są takie... No. Kule. A które to lawa? Ej, a to jest taki ten. Dziś powinien. A to jest... Fimo. Laotański ten, symbol Laosu. Tutaj. Lawa. No proszę. I to wygląda... Co to za minerał? To jest ceramika. A, to już są ceramiki. Gdzieś no tak. Podem mam. Bo to dzieci lubiły takie kolorowe. O, tu mam więcej kamyczków. No, tu agaty z onyksami, z lawą, hematyty, agaty. No pięknie. A to co to za minerał jest? Gwiazdkowy. Gwiazdkowy. No nieźle, nieźle. Dzisiaj znowu mamy gościa, a właściwie to mamy gościnię, rozmówczynię, ale w miejscu, w którym już byliśmy tu w pierwszym odcinku. Znowu jesteśmy w winnicy Agat, ale dzisiaj Marcin Kucharski gdzieś tam daleko na jakiejś rozmowie knuje coś, jak to winiarz z innymi winiarzami, a słyszymy się z Kornelią. Cześć, cześć, witajcie wszyscy. Kornelio, ja już wiem, że ty jesteś z Wrocławia, ale tak. Za tym, że ty jesteś tutaj dzisiaj, spotykamy się w winnicy Agat w Sokołowcu, to za tym kryje się pewna romantyczna historia. Co to za miłość tutaj? Do czego ta miłość? Opowiadaj. Najpierw była to miłość tutaj do Gór Kaczawskich, których wcześniej nie znałam. I trafiłam tutaj tak naprawdę przez polecenie znajomego, bo szukałam miejsca, w którym będę mogła się zatrzymać z rodziną, z przyjaciółmi na majówkę. I faktycznie przyjechaliśmy tutaj, miejsce nam się bardzo spodobało. Ja się zakochałam właśnie od pierwszego wejrzenia tutaj w winnicy Agat. Bardzo podobała mi się tutaj atmosfera, całe to miejsce, jakie Marcin tworzy tutaj ze swoimi pracownikami. Bardzo podobała mi się też tutaj jego otwartość. Próbowaliśmy jego pysznych win, oprowadzał nas po winnicy, skąd ma przecudny widok na Ostrzycę. I kiedy wyszliśmy tam na samą górę na winnicę z przyjaciółmi, ze znajomymi i popatrzyłam na te piękne widoki, poczułam tą wspaniałą atmosferę, to naprawdę poczułam, że chciałabym tu zostać na dłużej. Mhm. I namówiłaś do tego Marcina. No, jeszcze wtedy nie. Aha. Ale generalnie było tak, że wyjazd nam się bardzo podobał. My w ogóle bardzo rzadko przyjeżdżamy dwa razy do tego samego miejsca, ale przez to, że spodobała mi się ta otwartość Marcina, ta rodzinna atmosfera tutaj, to piękne miejsce, to zdecydowaliśmy się przyjechać z przyjaciółmi, z rodziną jeszcze raz. Tym razem na imprezę Żar Wino, którą Marcin nam bardzo polecał. I rzeczywiście naprawdę to była świetna impreza z bardzo dobrym jedzeniem, bardzo dobrym winem. Świetnie się wszyscy bawiliśmy i za drugim razem, kiedy spotkaliśmy się z Marcinem, to już zaczęliśmy tak troszkę zwracać na siebie uwagę. Wtedy już coś tam zaiskrzyło. Tu się budzi ta romantyczna historia. Tak, teraz już tak. Nie do Gór Kaczawskich, tylko do kolegi Kucharskiego. Tak, to już nie tylko góry. No i tak zostało. Z czasem powoli. Tak, z czasem powoli tak zostało. Chociaż na początku tak nie spodziewałam się niczego wielkiego. Bardziej nastawiałam się na jakąś przyjaźń może. Chciałam też troszeczkę dowiedzieć się... Zniżkę na wina może. Tak, troszeczkę. Chciałam dowiedzieć się troszeczkę więcej też o polskim winiarstwie, w ogóle o tym miejscu, bo wcześniej tak naprawdę nie znałam Gór Kaczawskich. Zawsze jeździłam gdzieś tam w Karkonosze, Karpacz, Szklarska Poręba. A to było po prostu takie miejsce dla mnie kompletnie nieznane. A co tutaj jest takiego innego? Ja rozumiem, większość to przecież gdzieś któraś z gmin, nie pamiętam teraz, która się u nas tutaj tych naszych gmin promuje się nawet, czy to chyba powiat nawet cały, czy Góry Kaczawskie, tego już nie pamiętam, że to są te góry, przez które się przejeżdża, zanim dojedziecie do Karkonoszy. Nie? Wiadomo, jest Karpacz, tak jak mówiłaś, Szklarska Poręba, tam Jagniątków, cała reszta. A czym się Góry Kaczawskie różnią od Karpacza? No bo Karpacz to jest takie popularne dosyć miejsce. No i tam naprawdę są też piękne widoki, piękne szlaki. I zawsze po prostu jakoś tam mnie ciągnęło. I
wcześniej po prostu no nie słyszałam też o tych górach kaczawskich. Jakoś chociaż tak, je przecież widać. Jak się stoi na Śnieżce i się patrzy na północ, przecież widać Ustrzycę. Tylko, że tak, mało widać. Kto wie, na co patrzy, prawda? Tak, tak. No i bardzo się cieszę, że zaczęłam poznawać te góry kaczawskie, bo naprawdę czuć tutaj magię tej krainy wygasłych wulkanów. To jest dla mnie bardzo fajna i ciekawa historia. I bardzo mi się też spodobało to, że jest tutaj też tyle ciekawych ludzi, którzy mają takie fajne pasje, którzy robią coś fajnego właśnie, jak poszukiwanie minerałów, jak tutaj też wiem, że dziewczyny robią fajne koszyki z wikliny. No mamy tkanie, jakieś różne naturalne fajne barwienie, tak, mamy tak, etnografię. Kosmetyki. Właśnie. No po prostu jest tyle fajnych i ciekawych ludzi. No i to miejsce przez to też wydaje się jeszcze bardziej takie ciekawe i magiczne. A powiedz, jak tu się mieszka, bo ty jeszcze nie mieszkasz tutaj na stałe, prawda? Ty jeszcze jesteś zawodowo związana z Wrocławiem, a tu przyjeżdżasz jak najczęściej, tak? Nie, ja już tutaj mieszkam. A, dobra, okej. Ale od roku z kawałkiem, powiedzmy. Mieszkam tak naprawdę od kilku miesięcy, no od 4-5 jakoś tak. Dobrze, okej. Tak, bo to powiedz wcześniej mi, tylko tak na weekendy przyjeżdżałam. Jak wspomniałaś tutaj, że tu jest tylu fajnych ludzi, którzy robi takie nietypowe rzeczy, to jak się tak przyjedzie z Wrocławia i zamieszka w tym Sokołowcu, to nie jest daleko? Mam na myśli na przykład z Sokołowca do takiej Chrośnicy, to nie jest daleko? Nie, nie. Czym to się różni od Wrocławia? Przecież no nie ma, odległości są takie same mniej więcej, ale tu już jest następna wieś albo dwie wsie dalej. Nie ma takiego postrzegania, że ta przestrzeń jest właśnie dla kogoś z miasta przerażająca, że to trzeba do innej wsi dojechać, a nie do innej dzielnicy? Jest duża różnica w tym? Mhm. Znaczy nie. Dla mnie to jest fajne w tym miejscu, że ja tu nie stoję w korkach. No tak. No tak. I tramwaje są za darmo u nas. No, dokładnie. Wiesz, dlaczego o to zapytałem? Bo czasami, jak jeszcze moją córkę dowoziliśmy do Jeleniej Góry, do przedszkola, i ktoś ze znajomych takich w wielkim mieście się pytał, czy mamy daleko. Ja mówię, no tam 20 parę kilometrów i wszyscy byli przerażeni. Ja mówię, tak, ale ja 16 kilometrów jadę przez las. A to ile jedziesz? Mówię, no tak, jak jadę zgodnie z przepisami na spokojnie, tak te 20 parę minut do przedszkola. Wszyscy, a nie, no stary, te 20 parę minut to ja rano 4 przystanki tramwajem. I to nagle się ta przestrzeń kurczy, jakby ta czasoprzestrzeń się kurczy. Że no właśnie. Jest 20 parę kilometrów, ale jest tylko 20 minut. W ogóle w mieście coś nie do pomyślenia. No, tak by się wydawało, że we Wrocławiu jest wszędzie blisko, ale tak naprawdę no, jedzie się bardzo, bardzo długo w każde miejsce. No ostatnio jakby mam mieszkanie we Wrocławiu i jechałam z jednej dzielnicy do drugiej, próbowałam się dostać, no to zajęło mi godzinę. No to w godzinę to ja prawie dojeżdżam z Wrocławia do Sokołowca, więc... Z Krzyków na Psiepole pewnie. No z Krzyków na Stabowice. No tak, na Stabowice. Tak, no to... To jest godzinka. No to jest być. Godzinka, tak. Mhm. I ty tutaj w Górach Kaczawskich, oprócz tego, że... znaczy ja rozumiem, że mieszkacie z Marcinem razem teraz. Tak, i tu mieszkamy. Jest jakby tak, mieszkamy razem, ja się zdecydowałam na przeprowadzkę. A on nie chciał? Że on też mógł. Masz mieszkanie w Wrocławiu, hey, come on. No ale Marcin... Niestety ma taki, stety albo niestety ma taki biznes, że go nie przeniesie do Wrocławia. Może jedynie sprzedać i się przenieść do Wrocławia. Ale on przecież, my wiemy, on uciekł z tego Wrocławia. Tak, Marcin uciekł z Wrocławia i myślę, że on nie żałuje tej decyzji. I ja mogę po paru miesiącach powiedzieć, że też nie żałuję. Mam wolny zawód, tak naprawdę. Właściwie to mam już dwa zawody, bo i tworzę i naprawiam biżuterię i prowadzę warsztaty biżuterii. I mam też drugi zawód, współpracuję z mamą i robimy razem ubezpieczenia. Tak. Czyli można siedzieć w Sokołowcu, byle tylko zasięg był. Tak, dokładnie. Świetnie. No i to są zawody po prostu, dzięki którym jestem wolna i mogłam tutaj zamieszkać, co mnie też bardzo cieszy. No a przy okazji jeszcze w sezonie, no to bardzo dużo pomagam Marcinowi, więc można powiedzieć, że mam 3 prace. Ja muszę powiedzieć, że ty bardzo sprytna jesteś z tego, jak widzę, bo tutaj większość tych historii, które znam, które do tej pory udało mi się nagrać, to jest taka historia, wiesz, szukania domu, remontowania tego domu, całej mitręgi z remontowaniem, a ty proszę na gotowe. Tak? Już był dom wyremontowany? Żadnych takich mrocznych historii?
Super. Bardzo sprytne. Tak, no jest wyremontowany, ale jeszcze tutaj z Marcinem będziemy wprowadzać różne nowe rzeczy. Ja go też tak motywuję, żeby zmieniać w tym domu. Dużo osób mówi, że od kiedy ja tu jestem, to widać taką kobiecą rękę, tą duszę i w agroturystyce, i w domku, bo troszkę to inaczej wyglądało. Więc bardzo się cieszę, że ludzie widzą takie zmiany na lepsze. A powiedz mi, jak wygląda, jak się przyjedzie, wyjedzie z Wrocławia do Sokołowca, do Krainy Wygasłych Wulkanów. Jak wygląda taki, dzisiaj jest piękna pogoda, więc jak wygląda taki zwykły dzień Korneli? O której ty wstajesz? O której Boziada. Proszę, to już za fantastyczne podejście. To jest takie fajne, że teraz mogę wstawać o której godzinie chcę. No to jest bardzo, no to jest ogromna wygoda dla mnie, że ja nie muszę nigdzie dojeżdżać, ja nie muszę wyjeżdżać, po prostu, że ja mogę, a nie muszę. No i to jest. To tu się z Marcinem dogadaliście, zauważyłem. To jest ogromny komfort. No wiadomo, jeżeli mamy jakąś tutaj imprezę, mamy coś rzeczywiście na godziny, no to trzeba się spiąć, trzeba być tu i tu, zrobić to i to i rzeczywiście. No ale jutro jest piątek, jutro nie macie żadnej imprezy. Jak wygląda taki dzień? Wstajesz rano, o której, jak powiedziałaś, o której się uda, a kto, tak, kto koty karmi w takim razie? Jeżeli wyjeżdżamy, no to ja swojemu pampuszkowi kupiłam taki podajnik na karmę. I on tutaj już jest nauczony, że jak tam ptaszki śpiewają, to można i pójść zjeść. To ten kot to też niezły szok przeżył, nie? Bo ty masz mieszkanie we Wrocławiu w kamienicy takiej jakiejś nowej? W bloku tam 52 metry. Zabrałaś, przeszczepiłaś kota z bloku na wieś. Tak. No mój kot, ale widzę, że mój kotek bardzo dobrze się tutaj czuje, bo ma dużo przestrzeni dla siebie. Biega góra-dół. No i ja też się tutaj lepiej czuję. W tym takim jakby naturalnym klimacie, gdzie jest drewno, gdzie jest natura, gdzie kiedy wstaję, to ptaszki mi śpiewają, gdzie mogę podglądać sarny rano, wieczorem. Nawet mamy latarkę i tak sobie zawsze podglądam, czy idą gdzieś na winnicę tam coś ściubać, sarenki. No tak, bo je trzeba gonić przecież, pilnować. Trzeba gonić, ale no ja chyba nie miałabym serca, to Marcin bardziej gania. Nie miałaby to. Wiatrówki gdzieś tu nie masz? I tam. Marcin, sarny. I co? Kawka? Od czego się dzień zaczyna? Od kawki czy herbaty? My z Marcinem herbatka. No to jest tak, że ja rano wstaję. W związku z tym, że mamy tutaj piec, to Marcin wstaje, od razu idzie do pieca rozpalić. A ja szykuję nam takie wspólne, fajne śniadanko. Przy herbatce. Proszę bardzo. I nigdzie nie trzeba się spieszyć. Nigdzie nie trzeba się spieszyć, tak. I Marcin się zajmuje później swoimi sprawami. Ja albo dzwonię po klientach, albo zaczynam tworzyć sobie jakąś biżuterię. O tej biżuterii to za chwilę porozmawiamy. Powiedz, ja chciałem zapytać się, co zawsze mi takie pytanie nurtuje. Jak się mieszka na winnicy i jest piątek rano, i nie ma żadnej spiny, to o której się pierwszą lampkę wina pije? Powiedz, przyznaj się, o której? Ja akurat wino lubię pić wieczorami, dlatego że ja mam dosyć słabą głowę. Jakbym zaczęła w dzień pić, to już myślę, że w godzinach popołudniowych spałabym sobie smacznie w łóżku. To na wiosnę to zostawmy, tak? Na hamak wtedy. Tak. Ewentualnie latem jakieś delikatne winko, lampkę. Bardzo chętnie, fajnie. A nie mieszka się a nie się na winnicy i tam na dole pod nami w tym pokoju, tam to wszystko zalega, co? Zawsze można coś bym dzisiaj, dzisiaj może, wiesz, bo ja tu muszę chociaż do sklepu iść, a wy to, wiesz, po jednych schodach w dół. No, ale to też nie jest tak do końca, bo teraz zimą Marcin tak naprawdę nie ma swojego wina. To, co miał, to mu się skończyło, wszystko sprzedał, a tak naprawdę to, które zbieraliśmy jesienią, no to jeszcze tam nie jest gotowe. Nie, tam nie no jest, proszę cię. No można troszkę tam uszczknąć tam z dołu z piwnicy, ale to nie jest jeszcze na tyle dobre, żeby tak pić. Jeszcze musimy poczekać. Wkręciłaś się w te wina, czy wy tu macie jakby dwa troszeczkę takie, dwa i pół życia? W sensie oczywiście macie oddzielne, ale jak trzeba się zająć winnicą i tam wstać o tej czwartej rano, nie wiem, coś tam zrobić, to bierzesz w tym udział, czy to już to macie oddzielne? Biorę udział, tak. Marcin powoli mnie wdraża tutaj w różne prace, chociaż jeszcze nie do wszystkiego mnie dopuszcza, bo on lubi sam wszystko. No rozumiem. Tak, no,
ma tutaj zaufaną pracownicę, która mu pomaga i która wie bardzo dobrze, jak tam tą winnicą się opiekować. No ja jeszcze tam wielu rzeczy nie robię, ale też no, praca na winnicy to jest dosyć ciężka praca. I nie dla ciebie, rozumiem. No, no ciężko mi też by było wszystko wykonywać. Takiemu mieszczuchowi. No właśnie, bo ty jeszcze jesteś taką dziewczyną, taką, jeszcze taki przeszczep, że tak powiem, prawda? Ty jeszcze masz, powiedz mi, trudno było takich, albo inaczej, miałaś takie, może masz jeszcze cały czas jakieś takie wrocławskie, dużo, wielkomiejskie nawyki, które czasami ci tutaj przeszkadzają, że to jednak trzeba, no nie wiem, że ty nie ma tego pod nosem? Nie wiem, hot doga znaczy w Żabce jest, na przykład, ja nie wiem. No tak, są takie rzeczy, których mi brakuje. Nie brakuje mi jakby tych tłumów i tego wszystkiego, ale brakuje mi, że na przykład czasem nie chce mi się gotować i nie mogę sobie zamówić tutaj pizzy. Okay. Bo niestety nikt nie dojeżdża. To była, to w mieście to jest bardzo duża wygoda. Mamy na coś ochotę, zamawiamy, jedzenie przyjeżdża. To właściwie to tylko tego mi brakuje, aha, niczego więcej. No tak. Wino jest, herbata jest, Marcin tak, jest, tak. Pogoda akurat dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest przepiękna, piękna pogoda, dlatego wczoraj tak tą koniunkcję planet pięknie było widać. Oglądaliście? Coś tam oglądaliśmy, ale... Tu stąd mam wrażenie, tu z tego waszego tak, stoku jest, to tu był jest, super bardzo, widok. Tak, to jest bardzo dobry widok, tak. Zresztą no, latem ja praktycznie codziennie wychodziłam nocami na taras i patrzyłam w gwiazdy. No tutaj no, to jest przepiękny widok, w którym no, od razu się zakochałam. Zawsze chciałam mieszkać w takim miejscu, gdzie będą tak widoczne gwiazdy. Proszę. Ile ty masz teraz lat? W jakim wieku można rzucić miasto, przyjechać na wieś i w sumie jest fajnie? 36. No to pięknie, bardzo dobrze. Znaczy... Ale myślę, że to taki odpowiedni wiek, żeby sobie wyjechać z miasta na wieś. Myślisz? Oczywiście nie jest to miejsce dla wszystkich, ale no, mnie zawsze gdzieś tam ciągnęło właśnie w góry, takie miejsca, gdzie jest dużo natury, spokój. Rozumiem. Opowiedz mi, słuchaj, bo, no tak, no bo wspomnieliśmy o winnicy, jakby już tutaj ten... Nasz kolega Marcin, twój kohabitant, jak to się mówi, to ty jesteś jego kohabitantką, patrząc czysto formalnie, ale to nie o to chodzi. My wiemy, gdzie jesteśmy, w winnicy z Marcinem, to już kto chciał, to posłuchał w pierwszym odcinku. Tutaj była takie małe dygresje a propos Marcina, bo to jest twoje nowe życie, tak. Ale ja bym się chciał skupić na twoim i tylko twoim nowym życiu tutaj, czy może, no tak, nowym życiu na wsi. Wspomniałaś coś o biżuterii. To nie rozumiem, że to nie jest nowe, tylko to już robiłaś we Wrocławiu, ale tutaj odnajdujesz nowe miejsce na to. O co chodzi z tą biżuterią? Tak, no tworzeniem i naprawą biżuterii zajmuję się gdzieś, tak wydaje mi się, od 15 lat mniej więcej. Było tak, że we Wrocławiu miałam swoją pracownię w galerii Arkady i tam miałam taką wysepkę niedużą, do której przychodzili moi klienci. Naprawiałam im najczęściej biżuterię na miejscu, tworzyłam coś na zamówienie, też kupowali u mnie różne naszyjniki, pierścionki. To było bardzo fajne. A to naprawianie to chodziło na przykład, nie wiem, że komuś się tam takie drobiazgi typu zerwał się komuś tak, łańcuszek? Tak, łańcuszek, bransoletka. Dużo pań przychodziło też ze swoimi starymi koralami, które chciałyby przerobić, odnowić, odświeżyć. Zmienić imię na obrączce na przykład też się zdarzało? Nie? Pani go tam wymarzy. Tam. Tak, można zrobić. A przychodził ktoś, że ona tu ma obrączkę, ale proszę tam wymazać tam tego Stefana. Stefan już... Nie? No, jeszcze nie, ale... Ale można do ciebie, tak? Oczywiście, tak. Super. Jakby ktoś zmienił kiedyś już zdanie, to zapraszam. I to normalnie było w Galerii Handlowej Arkady. To Arkady jest... Wrocławskie. To jest na Psim Polu, dobrze kojarzę? Nie. Nie, Arkady Wrocławskie to tak naprawdę w centrum Wrocławia, niedaleko dworca Arkady. Głównego. No dobrze, Arkady, już wiem gdzie. No i tam, wiem, tam gdzie Arkady, obok stoisko starego PDT, tudzież tak, niedaleko. Plac Kościuszki. Tak, tak, dobra, tak, okay, tak, niedaleko. Okay. No i tam tą pracownię miałam 10 lat, ale też po tych 10 latach już czułam, że chciałabym coś zmienić w swoim życiu. I akurat właśnie to był czas, kiedy poznałam Marcina i zaczęłam tu przyjeżdżać, więc jakby to, że go poznałam, to też przyspieszyło moją decyzję i zrezygnowałam tam z tamtej pracowni. No i przyjechałam tutaj i odnalazłam jakby tutaj dla siebie szansę kontynuowania
tej mojej pasji. A jak to się zaczęło, że ty w ogóle zajęłaś się naprawianiem biżuterii? Skończyłaś jakąś specjalną szkołę? Skończyłam Politechnikę Wrocławską, Wydział Górnictwa i Geologii. Proszę bardzo. Ej, to ty w bardzo dobrym miejscu jesteś. Tak. Jeżeli chodzi o tą geologię, bo to górnictwo... Tak. Aha. No, to był naprawdę... To średnią bardzo... jaką? Normalnie do liceum? Do ogólniaka? Jeszcze raz? To szkołę średnią to co? Zwykły ogólniak i potem poszłaś... Tak, zwykły ogólniak. A czemu ty poszłaś na geologię? Fajne chłopaki były. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że fajne, ale u mnie to była jakby bardziej taka sprawa ambicji, bo u mnie w rodzinie praktycznie wszyscy są po Politechnice i ja też nie mogę być gorsza. Dostałam się na tamten wydział, który wydawał mi się, że będzie fajny i nie myliłam się, bardzo dobrze wspominam swoje studia, mimo że jakoś tam no, za dużo z tych studiów nie wykorzystałam później. Chociaż no, geologia, no to tutaj to jest dobre miejsce, prawda? Chciałem powiedzieć, bo mam taki nowy statyw do mikrofonu, który tu sobie nie ogarnia i jeden jest właśnie dociśnięty takim wielkim agatem, a drugi już takim przyszlifowanym, a drugi jest też agatem, tak, ale jeszcze nie przyszlifowanym. Jeszcze nie przyszlifowany. Także w tą geologię, zresztą aż zrobię zdjęcie, żeby było wiadomo, o czym mówimy. Aha, bo ty jesteś oryginalnie urodzona we Wrocławiu. Urodzona w Oleśnicy tak naprawdę. A no tak, dobrze, w Oleśnicy. No tak, w Oleśnicy, ale też no, jak dostałam się na studia, to z tej Oleśnicy dojeżdżałam na studia i zawsze czułam, że Wrocław to jest takie moje drugie miejsce na ziemi. No i po studiach też przeprowadziłam się do Wrocławia i tam żyłam, dopóki nie poznałam Marcina. Ale jak wpadłaś na to, że kończąc geologię i górnictwo, tak? Wydział górnictwa i geologii, a będę naprawiała biżuterię. No to było tak, że jeszcze będąc na studiach... W domu rozumiem rozczarowanie. Inżynier, a tu się tam... Czy to cały czas znaczy, praca? Czy moja babcia była zawiedziona. Aha, myślałem, po co dziecko ty te studia robiłaś i tak dalej, i tak dalej. Ale wytłumaczyłaś babci po co? Wytłumaczyłam, ale dobrze. Babci ciężko coś wytłumaczyć. Taki przywilej babci jest. Tak, ale jeśli chodzi na przykład o moich rodziców, to zawsze miałam w nich wsparcie. I nigdy jakoś nie negowali moich decyzji, zawsze uważali, że to moje życie i ja po prostu najwyżej potem odczuję, czy to był błąd, czy to nie był błąd. Mhm. Ale jak szłaś na polibudę, to ci rodzice nie mówili wujkowie i tym? Nie. Tata był zadowolony, nie? Bo tata też po polibudzie. Tatuś po polibudzie, tak. Zresztą moja siostra też poszła na Politechnikę i też nie pracuje w zawodzie. A tato pracuje? Tata pracował w zawodzie. Teraz troszeczkę tam mu się pozmieniało, ale generalnie całe życie wykorzystywał naukę, którą zdobył na studiach. To ty jesteś magister inżynier? Tylko inżynier. A, tylko inżynier. Wystarczy. Tak, starczy w zupełności. Na pieczątce jest. Inżynier jest. I te, rozumiem, że tutaj nie ma za bardzo komu naprawiać tej biżuterii, ale tutaj są warsztaty związane z biżuterią i geologią i regionem, powiedziałbym nawet. Tak. Zgadza się? Opowiedz nam o nich. Właśnie w zeszłym roku zaczęłam organizować tutaj u Marcina w Winnicy warsztaty tworzenia biżuterii. Przepraszam, a mogę powiedzieć, że już zaczęła się organizować u was? Tak. W Winnicy? Tak, u was. Dobra, ja ciągle nie mogę się przyzwyczaić, że to jest u nas. Ja ciągle mówię u Marcina, jeszcze u Marcina. Okej, to choć tak spróbujemy jeszcze raz. Więc w zeszłym roku zaczęłaś? W zeszłym roku zaczęłam u nas w Winnicy organizować warsztaty tworzenia biżuterii właśnie z agatów, lawy i tam innych fajnych kamyczków. Na początku to tak też troszeczkę się stresowałam, bo nie wiedziałam jak to będzie, jak odbiorą te warsztaty, ale tam widziałam i dzieci i dorośli naprawdę złapali bakcyla na tych warsztatach. I oprócz tego, że organizowałam je w wakacje co tydzień z kaczawskiej grupy. Mieliśmy cały taki fajny harmonogram różnych warsztatów. No to jeszcze firmy, które tutaj przyjeżdżały na weekendy, też często zamawiały sobie takie warsztaty dla swoich pracowników. Oni robili te warsztaty, rozumiem, przed wieczorem, w którym degustowali wina, tak? Przed wieczorem. I oni przy winie tak sobie tworzyli. No to było bardzo fajne, bardzo fajna taka rozrywka. A powiedz mi, jak siedzi taka grupa mężczyzn, znaczy tak z własnego doświadczenia trochę cię podpuszczam teraz, ale jak jest taka grupa mężczyzn, takich
korpo mężczyzn, mm-hmm. tak, młodzi tam, nie wiem, 30 parę lat, tacy w twoim wieku, mm-hmm. są na jakimś wyjeździe, oni pewnie się na początku, nie, to ja tam będę robił, ale jak już siądą i zaczną robić, to tak, dokładnie płyną, tak prawda? Było. Tak, tak, tak. Tak, panowie to zazwyczaj na początku tak byli sceptycznie nastawieni, ale jak już usiedli do tych koralików, to ja już nie mogłam odciągnąć ich od tych stolików. Byli tacy dumni, tak ładnie tworzyli bransoletki dla swoich żon i się chwalili, i pokazywali, więc to było bardzo fajne. I często okazywało się i w takich grupach dziecięcych i dorosłych, że panowie naprawdę mają talent do tworzenia biżuterii i bardzo fajnie im to idzie. Czasem takie trudne rzeczy, jakieś zaplatanie makramy, coś, no to bardzo ładnie im to szło. Ja się akurat spodziewałem tej odpowiedzi, bo jakby tutaj z tego warsztatowego, jak tu cała jest, na przykład Kaczawska się współpracuje tutaj, mm-hmm. te 20 parę osób, jak opowiadają o warsztatach, to jakby to jest taki motyw przewodni o tym, że jak przyjedą przed mężczyźni, tutaj tato, tak. tato gdzieś tam siedzi w telefonie, często nie, ja tylko dziecko przypilnować, tak, tak, mówi, tak, nie, tak. Pan, albo pan idzie z tym telefonem na dwór, nie przy dzieciach, mm-hmm. albo pan siada do pracy. No dobra, i dwie no. godziny później, prawda, trzeba go oderwać od tej pracy. To się powtarza. Tak. Masz pomysł, czemu tak jest? W sumie to nie wiem tak naprawdę, ale to jest bardzo miłe i to mi daje też taki dużo, dużo radości, że jednak ten pan czy ten chłopczyk się przekonał i stworzył coś fajnego i oni potem sami są zaskoczeni i sami z siebie dumni i też widzę, że sprawia im to dużo radości, więc to jest bardzo miłe. Myślisz, że jest też w tym trochę elementu jakiejś takiej, takiego skupienia, takiej medytacji nawet bym powiedział? To dobieranie tego, no bo na czym to polega, powiedz mi? Tak, to jest tak, stawiasz, że stawiasz przed na nimi początku pudło pełne niespodzianek. Tak, kamieni, zawieszek, różnych przekładek, też sznureczków i oni wybierają sobie na początku ileś tam koralików, ileś kamieni, przekładek. I muszą z tego stworzyć sobie bransoletkę. Ale to nie jest tak, że tylko dostają igłę, tam jakąś niteczkę, bach, bach, bach i koniec. Tam jest jakiś coś więcej. Znaczy wybierają sobie później też gumeczkę. Gumeczkę musimy dopasować też do kamieni, jakie wybiorą, bo są kamienie z bardzo drobnymi otworami, z troszkę szerszymi. Tutaj też musimy sobie podobierać i podobierać także zawieszki. No i jak oni to już wszystko powybierają, gdzie przy pełnym skupieniu, no to później tworzą. Tworzą, ale jest część osób, dla których właśnie jest to jakieś takie, że ich to uspokaja, że jest to dla nich coś takiego fajnego, przy czym się w ogóle odcinają od całego świata, ale są też takie osoby, które nie mają za dużo do tego cierpliwości, się szybko denerwują, a to nie tak miało być, a to coś, a to nie wchodzi, a ten. No ale z takimi osobami też sobie radzimy i na koniec, jak już w końcu zrobią więcej bransoletkę. Wina po prostu. Tak, wina. Tak, to tak, dokładnie. Polewam więcej wina. Tak myślałem. Jeżeli ale to jest grupa nie. dorosłych. Ale no właśnie, żeby ktoś nas źle nie zrozumiał. Rozumiem. I jak na takie warsztaty można tutaj przyjechać? Jak to jest zorganizowane? Można cię jakoś znaleźć, prawda? Tak, to albo przez winnicę. Albo waszą, przez winnicę. Albo waszą winnicę. Tak, albo przez naszą winnicę, albo przez na przykład mojego fanpage'a na Facebooku, tam wystarczy wpisać pracownia Nelia, albo do mnie bezpośrednio Kornelia Szymczak napisać. Także. Czyli na Facebooku pracownia Nelia. Tak, pracownia Nelia, tak. Okay. I tak. Tam już można się umówić. Ile osób musiałoby przyjechać, tak minimum, żeby chciało ci się trochę wcześniej wstać dzisiaj. Nie, na poważnie. Jest jakaś taka minimalna grupa, czy znaczy czy fajnie jest, jak jest 10 osób. To jest naprawdę taka grupa. Bo to też rozumiem, że między nimi też są jakieś interakcje, nie? Jak oni pracują razem. Tak, tak, tak. No dzieci też fajnie współpracują ze sobą i też pomagają sobie. No i u dorosłych jest też podobnie. Każdy się chwali, co tam zrobił, a co wybiera. Także to jest, no ja bardzo lubię te warsztaty prowadzić. A jaka jest różnica, albo czy w ogóle, czy jest, może, a czy jest różnica po tych, ile to trwa, 2 godziny? Najczęściej 1,5 godziny. Okej, dobra, czyli potem 1,5 godziny. Czy ty jesteś w stanie, gdyby tak wszyscy porozkładali na przykład bransoletki, idziemy dzisiaj w bransoletki, gdyby tak wszyscy porozkładali swoje bransoletki, nikt nie pokazywał, czyje są czyje, jesteś w stanie zauważyć, które robili mężczyźni, a które kobiety, czy nie? Nie, okay. To by było ciężko. Okay, nie. Okay. Nie, bo nie. Myślałem, że może jest jakaś taka, nie wiem, ktoś jest mniej dokładny, albo inne kolory, albo inaczej, nie wiem, tak się pytam, bo nie wiem. Nie, tutaj to ciężko by było rozróżnić.
Bo czasami, no właśnie tak mówię, że panowie robią takie ładne rzeczy, jak... No jestem wtedy bardzo miło zaskoczona. I noszą to wtedy tutaj, prawda? Noszą, tak. I pomagam im tam wymierzyć, żeby był rozmiar dobry tej bransoletki. I potem najczęściej jest tak, jeżeli robią dla siebie, to zakładają i chodzą. I się chwalą potem wszystkim. To ja zrobiłem, to ja. Super. I korale też coś takiego, czy tylko w bransoletki na razie? Korale robiłam ostatnio z dziećmi, bo organizowałam warsztaty dla szkół podczas ferii. I tam już miałam takie dłuższe warsztaty, 4-godzinne. I rzeczywiście tam i tworzyliśmy i bransoletki, i korale, i pierścionki. I naprawdę te dzieci wykazały się bardzo dużą otwartością i kreatywnością. A pierścionki to w czym? W sensie rozumiem, że A pierścionki to też robimy na gumeczkach, takich bardzo cienkich, z bardzo drobniutkich koraliczków. Rozumiem, to jest taka, czyli ten pierścionek to jest taka jakby bardzo... To jest tak jakby, malutka... można powiedzieć, mini bransoletka na paluszek. Okay. Także, no i były na przykład... I chłopcy też? Chłopcy robili dla swoich mam takie pierścionki. Chociaż zdarzało się, że robili też dla siebie coś w stylu takim. A jakie kolory teraz rządzą? Czarny i fioletowy teraz pewnie rządzi, co? Różnie, bo część dzieci wybierały najbardziej błyszczące koraliki, jakie mogą być, ale część na przykład właśnie czarne, białe, takie stonowane kamyczki. Pamiętam, jeden chłopczyk też podczas zajęć dzwonił do swojej mamy i do swojej babci i pytał, jakie lubią kolory, żeby im jak najlepiej podpasować z tą biżuterią. Tak, no to było też takie fajne. A jakieś takie walentynkowe warsztaty też? Takie specjalne okazje? Robisz coś takiego? Halo panowie, na 3 dni przed walentynkami warsztaty biżuterii? Jeszcze nie robiłam, ale jak najbardziej jestem otwarta na takie to Dzień Kobiet imprezy. Się zbliża czy na Dzień Kobiet, tak. Właśnie. Czy na Dzień Kobiet, czy jakieś takie wielkanocne warsztaty. Też właśnie będziemy organizować tutaj u nas w Winnicy też Wielkanoc. I tam też będzie możliwość skorzystania z takich świątecznych warsztatów. A wiesz, że ty w ogóle teraz tak myślę, że ty na wielu poziomach, ale między innymi też warsztatowo, spadłaś trochę Marcinowi z nieba, wiesz? Dlatego, że ja pamiętam, że jak tutaj my się wszyscy tutaj dogadywaliśmy, tutaj ta cała grupa, te powiedzmy tam 30 osób, które robi warsztaty, Marcin od jakiegoś czasu miał te warsztaty dla dorosłych, to wino, to tutaj ten spacer po winnicy i zawsze był problem. Generalnie to były warsztaty dla dorosłych, ale wiadomo, że czasami ludzie przyjechali z dziećmi i Marcin zawsze mówi, ej, słuchajcie, kto mi zrobi warsztaty dla dzieci, żebym ja dorosłych zabrał w to winie? I proszę bardzo. Tak, i tu pojawiam się ja, cała na biało. Czy na różowo, trochę tam widziałem te kamyki. Jakie tam najczęstszy kolor? To, przepraszam, zostawmy to. To są nasze agaty, czy to są brazylijskie? No to nie są niestety agaty stąd, dlatego że... Nie jestem w stanie znaleźć osoby, która by mogła przygotować kamienie właśnie w taki sposób, jak ja potrzebuję. Takie czyli małe, oszlifowane kuleczki, tak. Jakieś takie duże bryły, jak najbardziej. No mamy tutaj Piotra Sarula. Tak, to jest Piotr Sarul, tak. On tak fajnie... O Piotrze to możecie posłuchać bodajże 2 odcinki wcześniej. O Piotrze zwanym królem kaczawskich agatów. Tak. Rozumiem. I przez to ty po prostu... To są czyli te twoje kolorowe, tak, te i wtedy drobne? Po prostu no ja ściągam sobie przez internetowe hurtownie. Z Brazylii. A nie wiem, skąd oni się biorą. A widzisz, no Piotr Hurtownia mówił, Polska, ale... No nieważne, agat jest agat, a skoro jesteśmy tutaj w agatowej takiej krainie, to agat jest agat. Dokładnie i też dzieci bardzo lubią tworzyć z tej lawy wulkanicznej, którą zamawią. Właśnie. Bo jesteśmy w krainie wygasłych wulkanów, więc zawsze zamawiam też tą lawę. No i dla nich to jest też taka frajda, taka magia, że mogą mieć bransoletkę i z agatów, i z lawy. Także no to jest świetna pamiątka później z takiego wyjazdu. I nie przeszkadza im, że agat tak naturalny, niesztucznie barwiony, nie ma takich mocnych, ostrych kolorów? Nie. Bo są takie bardziej pastele, nie? No, tak, no agaty to no, są tam dobarwiane, ale no, to jest też fajne, że można sobie taką kolorową bransoletkę zrobić. A jeśli ktoś chce... takie prawdziwe agaty stąd, no to wtedy dzwoni do Piotra Sarula, halo, tak. Jedziemy na jakąś wycieczkę, szukamy agatów. Tak. Sam sobie znajduje, nie? Tak, i sam sobie znajduje, dokładnie. Piotr mu tnie, potem szlifuje i przychodzi, proszę pani, no właśnie tu widzę, te są te, którymi mikrofony mamy dzisiaj podociskane, to troszkę nad nimi trzeba popracować. A ciebie to nie korci, żeby na przykład zacząć szlifować?
Czy też Piotrowi zostawiłaś, a ty... Nie, ja raczej w tą stronę nie będę szła. No, rozumiem. Bardzo mi się podobały zajęcia u Piotra Sarula, bo byłam też u niego na wycieczce, widziałam, jak szlifuje, ale wydaje mi się, że już wystarczy ta jedna osoba, która się tym zajmuje. Myślę, że każdy ma swoją działkę do zrobienia. A jak Kornelia, która od niedawna mieszka w krainie wygasłych wulkanów, widzi tu swoją przyszłość? Ale to nie musisz mówić, że Marcin nie musi o wszystkim wiedzieć, nie? Ale takie, co dalej? Te warsztaty będą się rozrastały. Ty chcesz coś tu jeszcze zrobić swojego? Coś dalej? Na pewno, jeśli chodzi o warsztaty, to chciałabym się tym zajmować cały czas. W sezonie mam nadzieję, że będzie tego sporo, bo dużo firm się zgłasza i dzieci przyjeżdżają, i właśnie rodziny z dziećmi. Też chcę tutaj na winnicy coś pomyśleć, żeby założyć jakiś swój własny ogródeczek, pomidorki, ogórki i też pójść w tą stronę, żebyśmy mieli dostęp do swoich warzyw, żeby goście mieli jeszcze fajniejsze jedzenie, takie naturalne. No a w przyszłości, jeszcze nie wiem, ale to chyba bardziej taka daleka przyszłość, myślę o jakichś zwierzątkach tutaj. Spacer z alpaką. Alpaki nie, ale może jakieś kuski, owieczki, może konie. Okay. Ale to już tak... Konie? Słyszałem ostatnio dowcip taki koniarski. Wiesz, z kogo konie zrobiły milionera? No. Z miliardera. Także zastanów się. Ostatnio właśnie słyszałem o takiej dowcipie. Mamy paru znajomych, którzy tam z końmi mają. Myślę, że koniarze, jeżeli słuchają tego coś koniarze, to pewnie właśnie tam, a Boże, ale suchar, poszli się napić herbaty właśnie. Zasłon. Ale no, pamiętam, że Marcin mi opowiadał, że właśnie jego świętej pamięci mama, która prowadziła przed nim tutaj tą agroturystykę, to miała zwierzątka. Właśnie owieczki, kuski. No. Ale je zjedliście. Marcin, nie ja. Marcin, naprawdę. No. Nie miał kto się opiekować, to można i było. No, jeszcze mnie wtedy nie było, ale gdybym się pewnie pojawiła wcześniej, to nie pozwoliłabym mu oddać tych zwierzątek. Bo ja no kocham, uwielbiam zwierzątka i tutaj też mamy takie 3 kotki, które ja dokarmiam. I pieski, i kotki, i coraz więcej tych zwierzątek, więc... W ogóle przypomniała mi się taka historia, że wy we dwoje to tutaj tak swobodnie sobie żyjecie. Te parę miesięcy temu, nie wiem, czy pamiętasz, zajechałem tu kiedyś do was, wy byliście w domu, a ja nie wiedziałem, które to drzwi do końca i takie zdjęcie wrzuciłem, że drzwi do komórki, tam tyle węgla wisiało, tam leżało, w tacy, tyle pieniędzy, tyle bogactwa, tu nic się nie przejmuje, nie dba o te pieniądze, tu proszę węgiel. Tak, no rozbawiło mnie to bardzo. Dobrze się mieszka w Sokołowcu? Bardzo masz już dobrze. Takiś nowy, no bo ty jesteś tu, Marcin tu jest nowy. Przecież mam na myśli dla społeczności, a ty to już w ogóle tam na chwilę w gości przyjechałaś przecież. Oni jeszcze nie wiedzą, że ty jesteś stąd. Czy już masz jakichś takich swoich znajomych? Nie, jak wcześniej zaczęłam przyjeżdżać, to no generalnie na wsi to ciężko coś ukryć. I plotki szybko się rozeszły, że ja tu zaczęłam przyjeżdżać. No i nie wiadomo, kto to w ogóle zauważył, prawda? Tak. No i kiedy wybierałam się gdzieś do sklepu, to też pani się mnie podpytywała, skąd ja jestem, a gdzie ja mieszkam i tak dalej, a co i jak, więc no tutaj szybko się dowiedzieli. A przychodzą na warsztaty? Lokalni czy jeszcze nie? Raczej przyjeżdżają nasi po prostu klienci tutaj, a lokalni to tak coś jeszcze tak średnio. Myślę, że to jest kwestia postrzegania, że coś takiego można fajnego zrobić, czy kwestia ceny, to nie są tanie warsztaty, bo to nie są tanie materiały, prawda? Wydaje mi się, że to jest kwestia ceny. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale... No, rozumiem. Ciężko mi też powiedzieć. Ale jak najbardziej zapraszasz. No, oczywiście. No ja rozumiem. Oczywiście, zawsze rozumiem. Zapraszam wszystkich. Prawda. Plakat wisi na sklepie. Tak. Warsztaty. Andrzejkowe, panowie, to trzeba być ten... Dzieciaki w szkole. Ja tu lubię, byłem kiedyś na warsztatach w szkole w Sokołowcu. Fajne dzieciaki. Dobrze się mieszka na wulkanie, powiedz mi? Na wulkanie bardzo dobrze. A czemu? Czujesz jakąś taką, nie wiem... Jest tutaj taka dobra energia i ta magia, którą poczułam właśnie od pierwszego razu, kiedy tutaj przyjechałam. Ja po prostu, kiedy weszłam tam na górę, na samą górę, na naszą winnicę, to ja wiedziałam, że ja chcę tutaj zostać na dłużej. Po prostu to czułam.
No i latem jestem tam codziennie. Codziennie chodzę na spacery, posiedzieć i w dzień, i w nocy popatrzeć w gwiazdy. No dla mnie to jest ogromna frajda. Fajnie. Czyli co? Gdyby ktoś chciał przyjechać tylko na warsztaty, wasza winnica, pamiętaj, wasza, nie Marcina, wasza winnica, to jest jakiś taki dobry pretekst. Czyli jeszcze raz, żeby wybrać się do ciebie na warsztaty, najłatwiej byłoby na przykład wejść na Facebooka, tak, pracownia Nelia. Pracownia Nelia, link, tak. Link tam będzie w opisie. Na Messengerze można do mnie napisać albo zadzwonić. Albo jeszcze było nelia.com.pl. Nelia.com.pl. Super. Dobrze. A jakieś oprócz lawy, jakieś takie plany, coś innego byś chciała? Ja ci mogę przywieźć trochę lawy. Kiedyś przywoziłem z Iranu kawałki lawy, tylko sama musiałaby się ten... Przewiercić pewnie. No tak, no tak. No, no właśnie. A jakieś inne minerały takie chciałabyś? Masz takie marzenie, że ja kiedyś to bym chciała takie warsztaty z takich minerałów? Tylko no na ja przykład... to bym chciała warsztaty z minerałów stąd najlepiej. Rozumiem, czyli żadne to mi się przyjezdne. Najbardziej marzy. Żadne przyjezdne z Kongo, nic no takiego. No właśnie, tak. Bardzo tak, dobrze. Tak. Jeśli bardzo. Ktoś, znajdę kiedyś kogoś, kto przygotuje mi kamienie stąd w taki sposób właśnie, to jak najbardziej. Rozumiem, no jest opcja. Tu nie muszą mieć tylko agaty, tu są też jeszcze inne przecież, inne minerały. Tak, i ametysty, i jadeity, no, no i kwarce, no i jest troszkę tych kamyczków. No jak nie, to przez pole można przy takie warsztaty z biżuterii z kamieni polnych, proszę bardzo. Tak. I taki tutaj do szyi, taki wielki kamień, żeby było ciężar życia. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj byliśmy, już nam zleciało 40 parę minut. No, proszę. Proszę. Dzisiaj byliśmy ponownie w Sokołowcu. 13. najszczęśliwszy odcinek naszego podcastu Ale Wiocha, czyli podcastu o ludziach, którzy przyjechali na wieś. Na razie Góry Kaczawskie. Czy kiedyś z mikrofonem pojadę dalej? To się okaże. Na razie mamy góry i pogórze Kaczawskie, krainę wygasłych wulkanów. Tak? Jest to... Lubisz tak opowiadać, jak jeździsz? Jak ktoś się pyta, to gdzie mieszkasz, to tłumaczysz? Mówisz, że mieszkasz w Górach Kaczawskich czy w krainie wygasłych wulkanów? Co częściej? Oj, to tak różnie, pół na pół. Ale lubię to określenie kraina wygasłych wulkanów, bo to tak brzmi tak fajnie, tak magicznie. Ale we Wrocławiu, chociaż mamy godzinę 15 minut z Sokołowca do Wrocławia, to wcale nie jest tak, że wszyscy wiedzą, jak rzucisz, że jesteś w Górach Kaczawskich czy w krainie, to... Jeszcze za mało osób wie. I cały czas staram się, żeby coraz więcej osób wiedziało w ogóle o naszym istnieniu tutaj i o tym, że to miejsce jest takie piękne. Fajnie, tylko nie rozpowiadaj za dużo, żeby tu za dużo ludzi nie przyjechało. No, bo to też nie byłoby fajne. Właśnie, nie? Takie tłumy jak w Karpaczu. No tak, ale gdyby z niektórych miejscowości w Górach Kaczawskich zrobił się taki jakby mini Karpacz, to znalazłby się ktoś, kto... Dowoziłby pizzę na telefon, także wiesz. O tym nie pomyślałam. Właśnie. Szanowni Państwo, moi drodzy, to był 13 odcinek podcastu Ale Wiocha, czyli podcastu o ludziach, którzy mieszkają na prowincji, mieszkają z dala od wielkich miast, bardzo często porzucili te wielkie miasta i zabrali stamtąd pomysł na życie i robią go teraz tutaj u nas, na prowincji, na wsi, pod lasem, na wulkanie. A Kornelia znalazła swoje miejsce na winnicy. I to jest super pomysł. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Także w opisie znajdziecie, jak znaleźć Kornelię, jak tu przyjechać. I to każdy może przyjechać, tak? Czy masz jakiś zakaz dla kogoś? Oczywiście, zapraszamy wszystkich. Świetnie. A ja teraz mam taką na koniec taki nowy pomysł. Ktokolwiek z Państwa słuchał do końca, to proszę napisać w komentarzu, co mógłby napisać. Solaris. O, niech napiszę w komentarzu Solaris, to wtedy wiemy, ile osób dosłuchało do końca. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Do usłyszenia, a my słyszymy się w 14 odcinku. Kiedy będzie, gdzie będzie i z kim będzie, to się dopiero okaże. To była Ale Wiocha, ja się nazywam Rob Maciąg. Do usłyszenia, cześć.